Widziałem wielu najlepszych zawodników świata. Oglądają ich państwo, jak tutaj przymierzyli się do tego, żeby wysiąść. Piotr Protasiewicz nie wytrzymał i teraz będzie musiał doganać. A samochód z zawodnikami przejeżdża obok orkiestry, obok zespołu dziewcząt, które tutaj fascynują widownię. Trybuny wypełnione w dużej części, te, gdzie są ławki, gdzie można wygodnie siedzieć. Najwięcej widzów po drugiej stronie, nie tej, którą państwo oglądają, ale tej obok startu. A skład doborowy, lider klasyfikacji mistrzostw świata Tomasz Golob. Wspaniały czterokrotny mistrz świata, kończący karierę i żegnający się właśnie ze Śląskiem Hans Nielsen. Zwycięzca Grand Prix Szwecji Mark Loram. Drugi junior świata Aleš Drym z Czech. Zwycięzca finału interkontynentalnego mistrzostw świata Australijczyk Wiltshire. Zwycięzca finału kontynentalnego miał być i jest Rafał Dobrucki. Jest Piotr Protasiewicz, mistrz Polski i wielu innych wspaniałych zawodników, o których będzie jeszcze okazja powiedzieć za chwilę. Przed nami wiele wyścigów. W ciągu 44 minut będziemy starali się państwu pokazać te najciekawsze. A więc za chwilę już wyścig pierwszy. Wcześniej jednak ta wspaniała uroczystość. Hans Nielsen otrzymuje wspaniałą sztygarską czapkę i insygnia sztygarskiej władzy na pamiątkę tych wszystkich startów tutaj na Śląsku i w Rybniku, i na Stadionie Śląskim, i na innych stadionach wśród Górniczej Braci. Wspaniałe upominki dla Hansa Nielsena na zakończenie turnieju na Śląsku. Ili Adamsa, teraz wyścig drugi. Tomasz Golob z pierwszego pola startowego, obok niego Rafał Dobrucki. Potem jest Rune Holta i w żółtym kasku Mark Loram. I Loram przedziera się w swoim stylu na prowadzenie. Cała trójka razem. Tomasz Golob teraz na drugą pozycję się przesunął. Ale nasz najlepszy zawodnik jeździ jeszcze z ciągle niezaleczoną kontuzją prawej nogi. Tej nogi, która trzyma właściwie motocykl na łukach, która pozwala na balansę, pozwala na ułożenie motocykla podczas pokonywania zakrętów. I teraz świetny atak Goloba po wewnętrznej, ale Loram natychmiast kontruje. Wspaniały pojedynek tych dwóch zawodników. Jeszcze niespełna półtora okrążenia. Rafał Dobrucki trzeci na czwartej pozycji, Rune Holta. On się nie liczy. Ogląda to wszystko, co się dzieje z daleka i teraz Mark Loram nabrał już prędkości, wyraźnie zwiększył przewagę. Tomasz Golob już widzi, że nie da rady dogonić Anglika. Świetny wyścig, wspaniała walka i myślę, że takich pojedynków będzie tutaj wiele podczas gali żużlowej w Rybniku. Mark Loram, ten, który wygrał w Linköping, który tak świetnie jeździł podczas Grand Prix w Bydgoszczy. Najlepszy w pierwszym swoim starcie w Rybniku. Powtórce nie wystartował Todd Wiltshire, pojechał do szpitala narzekając na ból kręgów szyjnych, a ten zawodnik, przypomnijmy, parę lat nie jeździł, ponieważ miał poważną kontuzję kręgosłupa. No i teraz wyścig piąty, Tomasz Jędrzejak, kasz czerwony, Hans Nielsen w niebieskim, Tomasz Golob w białym i Aleš Drym w żółtym. Bardzo trudne zadanie dla naszego asa, spóźnił start. Hans Nielsen już z przodu, Tomasz Golob po zewnętrznej, bo zauważył, że ten tor pozwala na ataki właśnie daleko, szeroko. Tym razem Jędrzejak jest ostatni. Troszkę niepewnie po tym upadku jedzie. Hans Nielsen znów wyraźnie z przodu. Tomasz Golob za nim. Ale coraz bliżej naszego asa atutowego jest młody wicemistrz świata juniorów Aleš Drym, który pokazał w tym pierwszym swoim starcie, że ma bardzo, bardzo szybki motocykl. Cieszę się, że nie mamy już kłopotów technicznych, które uniemożliwiły nam pokazanie państwu pierwszego biegu z udziałem Hansa Nielsena. Serdecznie państwa przepraszam, ale tak to czasem bywa z martwymi przedmiotami. Objawia się ich złośliwość w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Mam nadzieję, że do końca zawodu wszystko będzie sprawnie. Tomasz Golob ma drobne kłopoty, musi bronić swojej drugiej pozycji. Hans Nielsen wyraźnie z przodu powiedział przed zawodami: będę chciał tutaj wygrać na pożegnanie, chociaż wiem, że wszyscy tak chcą. No i wygrywa drugi wyścig. Tomasz Golob ponownie na drugim miejscu, a Aleš Drym tym razem tylko jeden punkt zapisuje na swoim koncie. Hans Nielsen, dwa starty,
dwa zwycięstwa. Przy bancie Robert Sawina jak na razie tylko jeden punkt tego zawodnika. Uwaga, powtórka z finału Mistrzostw Polski i jeszcze Ermolenko na dokładkę. Tym razem Tomek Golob pierwszy w łuku, ale Ermolenko przy krawężniku świetnie do przodu. Protasiewicz przyblokował tam Sawinę. Państwo oglądają sama Ermolenko. Tomasz Golob drugi. Sawina teraz jak ekspres wyprzedził Protasiewicza. Cała stawka razem. Proszę popatrzeć teraz Sawina. Tomasza Goloba spróbował zaatakować, ale znów znakomity manewr lidera klasyfikacji Mistrzostw Świata. I do krawężnika, bo tam już czyha na każdy błąd Robert Sawina, aż się odwrócił Tomasz Golob, patrzy uważnie, co się dzieje. Sawina znów do krawężnika, Golob zostawił mu troszkę miejsca. Popatrzmy na rywalizację o drugie miejsce w tym biegu. Ten turniej rozgrywany jest według bardzo specyficznego regulaminu przygotowanego przez pana Janusza Woźniaka, prezesa spółki Motoring, która jest organizatorem zawodów. Ci najlepsi pojadą jeszcze wiele razy. Pierwsza trójka z klasyfikacji po turnieju zasadniczym będzie w finale, ale potem czwarty, piąty, szósty i siódmy zawodnik pojadą w barażu. A tutaj państwo to dokładnie widzieli. Sam Ermolenko, ten właśnie wygrywa. Drugi Tomasz Golob po wspaniałej walce. Krzyżaniak i Golob po 6 punktów, Adams 3, Świst 4. Dobry start Tomka Goloba, czy zdąży przed wszystkimi? Prawie zdążył, wypchnięty przez Śwista. I teraz proszę popatrzeć, jaka prędkość Tomasza Goloba. Dojechał do Adamsa, jakby on jechał na hulajnodze. I teraz dopiero przyspiesza Australijczyk. Ale tymczasem Tomasz Golob po zewnętrznej boi się i słusznie takich ryzykownych kontaktów, bo przecież Piotr Świst napędził mu sporo stracha na tym pierwszym łuku. Nie chodzi o to wypchnięcie, ale o możliwość jakiegoś upadku, a wtedy mogłaby się odnowić jeszcze bardziej ta kontuzja nogi. No, Tomasz Golob teraz troszeczkę za szeroko chyba jeździ, tymczasem Krzyżaniak atakuje Australijczyka po wewnętrznej w białym kasku. I kto będzie drugi? Krzyżaniak teoretycznie powinien wyjść na tę prostą przed Australijczykiem, tak jest. Ale Adams już do krawężnika będzie próbował po wewnętrznej części łuku zaatakować Jacka Krzyżaniaka, nie udało się to. A więc Tomasz Golob wygrywa, drugi jest Krzyżaniak, trzeci Adams, tym razem mimo tak ostrego początku nie liczył się w tym wyścigu Piotr Świst w czerwonym kasku. No to jest Jacek Krzyżaniak, drugie miejsce po bardzo ładnej walce, a to zwycięzca Tomasz Golob. Powiedział kiedyś, że potrzebuje dwóch wyścigów, żeby dopasować motocykl do toru. W ten sposób Ermolenko i Loram kończą z 10 punktami rundę zasadniczą, ale chyba wyżej będzie sklasyfikowany Ermolenko. No a teraz Tomasz Golob, pierwsze pole startowe, kask czerwony, 9 punktów dorobku. Jego rywalem Łukasz Dryml w kasku niebieskim, tylko 3, potem Adam Pawliczek, 4, ale jakżeż wspaniała walka w jednym ze swoich wyścigów, wygranym, przypomnijmy, z Sawiną i właśnie Loramem. No i potem Sławomir Drabik, któremu ostatnio nie idzie w końcówce. Tomasz Golob, troszkę wolniejszy start, dopadnie pierwszy do łuku, dopadnie, ale już chodzi teraz Łukasz Dryml, starał się tam wejść po wewnętrznej, nie udało się. Adam Pawliczek na drugie miejsce. I goni po zewnętrznej Tomasza Goloba. Wstają tu kibice, czy wyprzedzi lidera klasyfikacji Mistrzostw Świata. Teraz ładny skrót do wewnętrznej, nie daje się Golob. Mocno teraz odkręcił, zyskał parę metrów, ale musi walczyć, walczyć z Adamem Pawliczkiem. Świetna końcówka rybnickiego zawodnika. Do końca będzie nękał atakami Tomasza Goloba. Teraz bardzo ładny atak i Tomasz chyba przejdzie na wewnętrzną. Nie zrobił tego teraz, ale przyhamował. Będzie starał się zamknąć go przy krawężniku. Pawliczek tak zrobił. Bardzo ładny tor jazdy obrał. No proszę państwa, teraz atak Tomka do krawężnika, ale Pawliczek skontruje po wewnętrznej. Nie, nie zdołał wyprostować motocykla. Szybciutki rzut głowy oka do tyłu Tomasza, co tam się dzieje za nim, i jednak będzie Tomasz Golob pierwszy, ale wspaniały jeszcze jeden atak.
Brawo, Adam Pawliczek, nie udało się. Wszyscy stali i dopingowali. Wspaniały wyścig. Tomasz Golob będzie miał zatem 12 punktów i na pewno jest już w finale. 3 punkty mniej od Hansa Nielsena. Będzie w finale chyba Ermolenko, a za chwilę wyścig barażowy, którego triumfator uzupełni tę finałową stawkę. U czerwonym wystartuje sam Ermolenko, w kasku niebieskim Tomasz Golob, w białym Hans Nielsen. I w żółtym Rune Holta. Tomasz Golob i Hans Nielsen tuż koło siebie. Oni będą się bacznie pilnowali. Dlaczego? Powiem Państwu o tym już za chwilę. Bo 3 punkty przewagi ma po części zasadniczej Hans Nielsen nad Tomaszem Golobem. Ale za zwycięstwo w tym wyścigu otrzymuje się 9 punktów. Za drugie 6. Potem 4 i 3. A więc gdyby Tomasz Golob tu wygrał, to wygrałby cały turniej. Ach, jak długo trzymał sędzia. Tomasz Golob pierwszy. Hans nabierze prędkości po zewnętrznej. Tomasz Golob nie może się dać wyprzedzić i na razie tego nie robi. Ale Hans Nielsen jest tuż, tuż za nim, będzie czyhał na każdy błąd Polaka. Pamiętajmy, że Tomasz Golob ciągle nie jest w pełni formy po tej kraksie. Ciągle go boli ta prawa noga. No i teraz Hans Nielsen, ach, jak go wyprzedził, aż musiał całkiem zamknąć gaz Tomasz Golob. Ale teraz znów atakuje, jakaż wspaniała walka tych dwóch zawodników. Hans gdzieś pod bandą, Tomasz Golob także gdzieś daleko, ale będzie pierwszy. Chociaż tuż, tuż za nim jest Hans Nielsen. Trzeci jedzie Ermolenko, czwarty Holta, ale to już mniej ważne. Teraz wspaniałe wyjście z wirażu zaprezentował Duńczyk i Tomasz próbuje go jednak znów objechać po wewnętrznej, po zewnętrznej. Zarzuciło troszeczkę Hansem. Tomasz jest tuż przy krawężniku. A kto to mówił, że Golob nie umie jeździć przy krawężniku? Teraz to właśnie robi. Wspaniały pojedynek tych dwóch zawodników. Już nic nie będę mówił, niech Państwo tylko patrzą. Ostatni wiraż, Tomasz Golob przed Hansem Nielsenem. Tomasz Golob jednak nie pozwolił wielkiemu Hansowi na triumf. Proszę popatrzeć, podziękowali sobie za tę wspaniałą, wspaniałą walkę. Hans Nielsen, ileż to już lat na karku, i Tomasz Golob, 28 lat. Być może mistrz świata tegoroczny, popatrzmy w powtórce. Świetny start był Goloba, ale teraz wspaniale, wspaniale zaczął jechać Hans Nielsen i muszą Państwo przyznać, że ten finał był okrasą jakże udanego turnieju. Przypomnę, że także świetne pojedynki oglądaliśmy w memoriale Jana Ciszewskiego, także na tym torze. Także turniej zorganizowany przez firmę Motoring i przy tej interesującej punktacji, przy tych innowacjach regulaminowych sądzę, że pasjonujący do samego końca. Z szacunkiem dla rywala, ale przy wykorzystaniu wszelkich umiejętności. Ta punktacja oczywiście nieco inna. 9 punktów Golob, 6 punktów ma Hans Nielsen, 4 Ermolenko i 3 Holta. Ale my wiemy jedno. Gala żużlowa, Speedway Gala w Rybniku dla Tomasza Goloba. Za chwilę ci najlepsi, ta wspaniała dwójka, jeszcze ta trójka, bo to przecież Ermolenko w kasku czerwonym na podium. Proszę Państwa, zwyciężył, proszę Państwa, sam Ermolenko, trzecie miejsce, podobnie jak i Mark Loram, którego Państwo widzą. Sprawdzili, co tam jest w tym węglowym pucharze, ale niestety żadnego urobku w środku nie ma. A teraz ten, który był drugi, który żegna się z widownią na Śląsku. Jego benefis pożegnalny w Pile, jak ogłosił speaker 27 października. I od prezesa Motoringu Janusza Woźniaka puchar dla Hansa Nielsena. I wreszcie ten, który stoczył taką wspaniałą, porywającą walkę w finale, który, trzymamy kciuki, być może będzie w tym roku mistrzem świata, ale o tym rozstrzygnie oczywiście ostatnie Grand Prix Wojens. A tym zawodnikiem, który wygrał Speedway Gale, jest oczywiście Tomasz Golob. Celebrowana jest tutaj długo ta uroczystość, ten moment, kiedy Tomasz Golob wejdzie na podium, stanie na jego najwyższym stopniu. Tomasz Golob. 4 punkty przewagi nad Tonim Rickardsonem, obrońcą mistrzowskiego tytułu przedostatnim Grand Prix Wojens. Tu w Rybniku Tomasz Golob, jeszcze ciągle z niezaleczoną kontuzją, pierwszy. Trzymamy za niego kciuki i życzymy mu, żebyśmy tak jak oglądamy go tu w Rybniku podczas tych wspaniałych zawodów na najwyższym stopniu podium, mogli go oglądać także w Wojens.
Proszę Państwa, piękne dziewczęta i orkiestra z kopalni Rydułtowy uprzyjemniała te momenty ceremonii i liczymy na to, że takich turniejów, tak wspaniałych, będą Państwo mogli oglądać jeszcze sporo. Ten w Rybniku, jak sądzę, był udany.